w najbliższą środę. Polscy senatorowie i posłowie usłyszą bezpośrednio od nas, lokalnych telewizji, kim jesteśmy, co robimy i dlaczego przyjechaliśmy do Senatu. Telewizja Suwałki gości w waszych domach od 25 lat. Stacji takich jak my jest w kraju ponad 160. Łączymy siły i przy okazji kolejnej próby zmiany ustawy medialnej chcemy rządzącym przypomnieć nie tylko o sobie, ale i o misji. Bo na razie wielki strumień pieniędzy z podatków płynie tylko na misję, którą bardziej można nazwać misją polityczną. Zawołałam kolegę. Marek, słyszę płacz dziecka. Rozejrzałam się i znalazłam chłopca. Czasami są takie reporterskie interwencje, które zapadają w pamięć. Ile masz lat? Czasami to interwencje dosłowne. Niewiele brakowało, aby w Rumi doszło do tragedii. W samochodzie stojącym na pełnym słońcu zamknięte było dziecko. Na szczęście na miejscu pojawiła się nasza ekipa, która usłyszała jego płacz. Odwodniony i wycieńczony chłopczyk został zabrany do szpitala. Nasi koledzy z Wejherowa mogli poczuć się prawdziwymi bohaterami. Gdybyśmy tam nie przyjechali, to dziecko już by nie żyło. Dzień dobry. Prowadzę państwa dziennikarz z telewizji WTK. My w WTK pokazywaliśmy państwu walkę innych bohaterów, poznańskich lekarzy w czasie pandemii. To jest naprawdę bardzo trudne. Ale to również reporterzy telewizji lokalnych byli wtedy na pierwszej linii frontu w walce o potrzebną, sprawdzoną informację dla swoich społeczności. Pamiętam w czasach pandemii, jakbyście byliście bardzo ważni w tym momencie. Zagrożenia burzowe, pogodowe, także bez telewizji lokalnej... Ogólna telewizja nie istnieje, bo jesteście potrzebni tu na miejscu. Na miejscu dziennikarze telewizji lokalnych z reguły są najszybciej i najlepiej znają specyfikę swojego miasta czy regionu. Nasilone opady deszczu spowodowały wystąpienie alarmów powodziowych w Wejherowie. Tyle, że media lokalne nie skupiają się na sensacji. To są telewizje dobrych wiadomości, bo te wiadomości przeważają. Często mówimy, że do naszych małych miast telewizja duża, telewizja publiczna pojawia się wtedy, kiedy jest tragedia, kiedy dzieje się coś złego. A my na co dzień opowiadamy o tym, co jest dobre, co jest ciekawe, co jest budujące. Łączymy ludzi, a ich nie dzielimy. Że pan w ogóle nie mówi na temat. No ja mówię na temat. A jeżeli pokazujemy politykę, to zawsze z dwiema stronami sporu. Rzecz nie do przecenienia, telewizje lokalne integrują społeczności. To ich podstawowa funkcja. Kto inny pokaże lokalny koncert czy widowisko sportowe? Niesamowite, niezapomniane chwile. W naszych telewizjach bycie blisko widza nie jest reklamowym sloganem. Ci ludzie nie mają szansy pokazać się w dużych mediach i te wydarzenia nigdy by nie były tam pokazywane. One są pokazywane w lokalnych telewizjach. Które mimo skromnych budżetów produkują ambitne reportaże, dokumenty... i filmy. Żwana to jest przyszłość świata. To ludzi z nędzy wyzwoli. Wiedziałem, że to się udać nie może. Naprawdę jesteśmy blisko. Telewizja Obiektyw od ponad 20 lat działa. Zajmuje się sprawami lokalnymi, ale od ponad 10 produkujemy filmy fabularne. Jednak na to trzeba mieć pieniądze, a w ostatnim czasie w tej kwestii nastąpił krach. Nie ma zapotrzebowania na reklamy w telewizjach lokalnych. Nie ma takiego mechanizmu, który by skierował reklamy z rynku ogólnopolskiego. Z reklamy w dużej mierze i tak utrzymuje się publiczna TVP, która tylko na ten rok dostała od rządzących prawie 3 miliardy złotych z państwa podatków. Media publiczne powinny służyć tym, no, dla których działają, czy też którzy je finansują. Niestety, zdaniem specjalistów, coraz bardziej służą politykom, a lukę wypełniają inni. Jednym z takich postulatów demokracji tak zwanej deliberatywnej, czyli takiej demokracji angażującej, jest właśnie postulat istnienia małych, niezależnych mediów. Stowarzyszenie Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych oraz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej domaga się zmian. Żeby rozciągnąć misję, którą ma telewizja publiczna na programy lokalne. Te z państwowego funduszu mogłyby być opłacane w formie grantów. Pieniądze mogłyby też wspomóc lokalnych dziennikarzy. Ze względu na to, że niewielu może liczyć na zatrudnienie. Są to formy umowy o dzieło, czy jakieś inne formy
opłacania pracy. Ten pomysł właśnie jest taki, żeby właśnie promować zatrudnienie. Debata na ten temat w parlamencie odbędzie się 5 lipca. Rynek medialny w Polsce toczy choroba. Media publiczne stały się zakładnikami polityków. Niezależne lokalne telewizje nie mogą upaść. Bez nich nie będzie silnego społeczeństwa obywatelskiego. Krzysztof Czub, Puls Dnia.